na spacerku dzisiaj z mężusiem. Tutaj jest nasz park. Woda tu nie leci, szkoda. Taka akcja też została zrobiona, że na przykład ja tylko nie słyszę, ja tylko nie widzę, dla osób właśnie niepełnosprawnych. Szkoda, że tu woda nie leci, no ale przez to może, że jest ten zimno. No to już tutaj ktoś musiał naruszyć, wiadomo, nie? Normalka. Także idziemy na taki spacerek z mężem. Słoneczko pięknie świeci, tylko że jest chłodno i to bardzo zimno, nawet bym powiedziała. Tam dalej mamy amfiteatr. Tam. A ile kaczek. Tylko ludzie często właśnie kaczki karmią chlebem, a to właśnie im szkodzi, bo powinniśmy karmić różnymi takimi ziarenkami, a nie chlebem, ani bułkami, bo im to szkodzi na ich zdrowie. Jak pięknie słoneczko świeci, o. No, a tu mamy ten nasz amfiteatr. Teraz sobie pospacerujemy z mężem. Mimo, że jest mroźno, bardzo zimno, powiem wam, że fajnie biegam taką pogodę. Nie wiem, jak słoneczko świeci. A mój outfit dzisiejszy jest taki. Spodnie, moi kochani. Są to te spodnie z Mochi, to z takimi przetarczami. Nie wiem, czy to widać. Botki. Są z, słuchajcie, nie uwierzycie, mam już któryś sezon z Lidla. Kurtka z Mochi Top. Z takimi tutaj, o. Tu i tu ma takie, coś się tak zapina. Sweterek z Research taki. Torebeczka, może ona chyba pas Mochito. No, więc to by był cały mój outfit. Tu jeszcze w kieszeni mam taką tą, co zakupiłam vintage opaskę, ale jakoś nie wiem, nie czuję się w opasce, więc jest mi zimno, bo nie mam czapki. Dobra, co my tu śmiamy na chmurę? Tylko żeby mnie nie obsrały. Nie, muszę. Znowu na lot, musisz sobie na spór. Widzę, no. Ale nie, Busia, one lecą gdzie indziej. Dobrze, tylko żeby na mnie kupy nie zrobiły. Pieczywa, nie masz to. Ale nie, bo właśnie nie wolno karmić, wiesz. No, ale to nie przyciągasz, lecą gdzie indziej. Jaka kapuszka ładna. O, i witamina B, naturalna. No to my już teraz idziemy, przejdziemy sobie kółeczko, zrobimy i do auta, bo jest zimno, jednak założyłam tę opaskę, którą kupiłam sobie na Vinted, no bo jednak mroźno, zimno. Dobra, to nic, życzę wam miłego dzionka, moi kochani, a my sobie dalej spacerujemy. Do zobaczonka! Witajcie kochani w moim kolejnym dniu. Dzisiaj mam tak dużo do załatwiania. Po pierwsze, co muszę załatwić, to nadać paczkę z Witchen. Kupiłam sobie torebkę, zamówiłam przez internet i wiem, że można zwracać stacjonarnie w sklepie. U mnie niestety takiego sklepu nie ma, ale tak 20 km ode mnie jest. Tylko bez sensu jechać po to, tylko żeby oddać paczkę, bo to wiadomo, się spala benzynkę i tak dalej, więc wolę iść i ją oddać. Tu kupiłam sobie torebkę. Zapomniałam wam nagrać tę torebkę, ale jeżeli mi się uda i będę potrafiła, to wam wstawię po prostu zdjęcie tej torebki, jak ona wygląda.
ale od razu mówię wam, że ona jest bardzo sztywna, bardzo. Niby tam pisze, że to jest worek, że tam lekko jest ściągnięta i tak dalej, a ja nie miałam problem, żeby to ściągnąć, bo to ściąganie, to ściągnięcie ze skóry, nie, no po prostu nie. Więc wiadomo, no zawsze inaczej wszystko wygląda w internecie, a ja chciałam właśnie z tej firmy Witchen, czy nie wiem jak to tam się wymawia, w ogóle cały czas ja głupia myślałam, że to jest niemiecka firma. A to jest polska firma. Nie no, po prostu brawo ja, naprawdę. Więc lecę i żeby nadać tę paczkę. Dobra, to pierwsze, a drugie to byłam jeszcze w Rossmanie, ale i tak nie kupiłam wszystkiego, bo chciałam kupić suchy szampon z Batiste, ale niestety zapomniałam, a jest na promce. No brawo ja, jeszcze mam suche ręce. Dobra, szybko wam pokazuję, co kupiłam. Było na promce, więc super cena faktycznie. Z Glade, to taki wiecie, nie? Do pryskania te odświeżacze powietrza. Relaxin Zen, więc właśnie to jest takie coś. Następnie kupiłam sobie biały jelen, codzienna pielęgnacja, żel do higieny intymnej, przebadany w kierunku atopii, aloes. Bo ja do tej pory, wiecie co, kupowałam tak, z laktacyt, a potem przeszłam na AA. Ale jakoś ten AA, nie wiem, czy mi się, wiecie co, nie, przyzwyczaiła ona. Ona mi się przyzwyczaiła już do tego żelu AA, czy nie. I stwierdziłam, że przejdę na biały jeleń, ponieważ uwielbiam z białego jelenia żele pod prysznic. Takie, czy to mleczko pod prysznic, to takie, wiecie, takie gęste, fajne. Bardzo lubię i to za tanie pieniądze, więc mówię, wezmę to. Następnie maskę, którą bardzo lubię, z Isany. Maska w płachcie z kwasem hialuronowym zapewnia natychmiastowy efekt intensywnego nawilżenia, utrzymujący się przez 24 godziny, który przy regularnym stosowaniu zmniejsza zmarszczki spowodowane przesuszeniem skóry. Redukuje uczucie napięcia skóry. Połączenie kwasu hialuronowego, aloesu, oleju makadamia i masła jakiegoś cupuacu wspomaga równowagę lipidową i nawilżenie skóry. Cera wygląda promiennie i świeżo, a skóra jest zbawiście miękka. Powiem wam tak, a tutaj jeszcze płachta składa się ze 100% włókien roślinnych. Więc to jest taka maska. Ja już ją kiedyś miałam i bardzo lubię. Lubię też te takie płatki pod oczy właśnie z tej Isany, ale nie było na promce, więc nie brałam. Dobra, następnie wzięłam pierwszy raz pod pachy antyperspirant firmy Sanex. Powiem wam szczerze, że ja jeszcze o tej firmie nie słyszałam. I tutaj pisze tak, pH Balance i tutaj mamy jakiś protektor, to jest ta seria protektor, a jeszcze była seria taka jakby chyba ochronna, wiecie, żeby nie podrażniało pach, czy jaka to była, kurczę, sensitive, o. Ale ja wzięłam tę, ponieważ pani powiedziała mi w Rossmanie, bo się zapytałam, mówię, co to jest za firma? Ona mówi, od lat tutaj u nas jest i panie kupują, bo są fajne. A ja mówię, ten jest lepszy czy Lady Speed Stick? Bo ja zawsze Lady Speed Stick. A ona mówi, ten bardziej jest taki mocno, bardziej działający, taki mocniejszy. Ja mówię, o, to biorę. Tym bardziej, że wiecie, teraz człowiek się ciągle poci, bo to właśnie w tym golfie byłam, zaraz znowu zakładam kurtkę. W ogóle pewnie tu mam uświniony od pudru, ale to jest normalka. Więc wzięłam i to jest jakiś dezodorant w sztywcie, nie zawiera alkoholu etylowego, więc no zobaczę, przetestuję, jestem bardzo ciekawa, a było na promce, więc zapłaciłam 11 i coś. Następnie kupiłam żel pod prysznic, ale nie sobie, tylko kupiłam żel pod prysznic mężowi. Kupiłam sobie, bo on lubi z Isany, ja nie lubię, ale on lubi, gumkę do włosów i tutaj taką, ona jest taka, wiecie, ona tak się tutaj mieni, ale to jest takiego tworzywa, Boże, jak ja się nie umiem nigdy wysłowić. Wiem, że jedna z was napisała, że lubi, że to, jak ja się na przykład, jak ja się tak, że po prostu, że brakuje mi słów, że jej się to tak nawet podoba, że to jest takie fajne, urocze, a ja powiem wam, że jak ja się denerwuję w środku, jak mnie trzęsie tam w środku, jak sobie nie mogę przypomnieć jakiegoś słowa, nie mogę wystękać się, wygęgać, po prostu, wiecie, ale nie chcę znowu od nowa zaczynać, bo to bym nagrywała chyba pół dnia, więc dobra, to jest takiego tworzywa,
Wiecie, takiego jak wy wiecie, no. 100% poliester, no. I ja za tę gumkę dałam chyba 7 zł, bo ja mam też taką szeroką gumkę z takiego czegoś, tylko że ma takie koraliki, takie perły, o, perły białe, a ja nie chcę zawsze mieć takich perł, bo po co, nie? Więc chcę tutaj na tego mojego, o, koczka, chociaż do fryzjera się wybieram pierwszy raz od tylu lat, tak, wybieram się, ale czy się wybiorę, tego jeszcze nie wiem. Jak się wybiorę, to na pewno się z wami z tym podzielę, ale nie chcę, nie wiadomo, jak skracać włosów, tylko lekko końcówki podciąć i chcę, żeby pani nadała kształt tym moim włosom, bo dotąd to ja się sama obcinałam. I takie te włosy, wiecie, takie są, no, normalne, zwykłe, nie wiecie, nie? No, jak to obciąć się samemu. No, więc chciałabym, żeby mi nadała kształt, a otwarli właśnie salon fryzjerski niedaleko mnie, bo już jeden miałam, ale się przeniósł on. No, a teraz nowy otwarli. Jestem bardzo ciekawa, bo ta pani ma na swoim profilu włosy, pokazuje, jak tam ona robi koloryzację, jak na przykład nawet botoks na włosy. Te włosy tak pięknie wyglądają na tych fotografiach, więc jestem bardzo ciekawa. A ja mówię, jestem taka z tymi fryzjerami, że mi nigdy nie potrafią dogodzić. Niby przyjdę ze zdjęciem, pokażę, że chcę tak jak na zdjęciu. Już miałam kawę na ławę pokazane. Nigdy nie jestem tak samo obcięta. Kiedyś nawet byłam tak nierówno obcięta, że sama bym siebie lepiej obcięła. Serio. Miałam tu dłuższe, a tu krótsze, więc mnie naprawdę fryzjerzy tak denerwowali, że już w końcu powiedziałam, nie, mam to gdzieś, obcinam się sama, więc no, ale teraz mi włosy urosły i chciałabym, żeby jakiś kształcik mi ona nadała, no i żeby może jakąś grzyweczkę zrobić, ale nie taką, tylko wiecie, po bokach, taką tą jakby firaneczkę. Więc dobra, jak pójdę, to na pewno wam powiem. W ogóle w planach to ja mam dużo, jeszcze iść do kosmetyczki, bo mam tutaj od razu blisko, powiem wam, tylko aby przejść przez ulicę, już mam kosmetyczkę, nie wiedziałam, jak to ja zawsze, kurczę, ja nie wiem. Dowiaduję się późno i powiem wam, że mogę się umówić, jest taka aplikacja, nie wiem czy wiecie, jak mi się przypomni, nie zapomnę, to wam tutaj napiszę nazwę. Jest taka aplikacja, gdzie możecie wyszukać na terenie całego tutaj naszego tutaj kraju, na terenie swojego miasta, gdzie jest fryzjer, gdzie jest kosmetyczka i tak dalej. Możecie się umówić nawet online, więc ja tak zrobiłam, ale nie poszłam. Później odmówiłam tę wizytę, bo mi coś tam wypadło, więc chciałabym iść na taki zabieg po prostu oczyszczający cerę, ponieważ ostatnio coś mi punktowo tak zaczęły wychodzić te moje syfy. Ale to wszystko się dowiecie jeszcze, to jeszcze długa droga. No i oczywiście byłam gdzie? W aptece, jak zawsze, Solpadein Max, czy Solpadeine Max, nie wiem, musiałam się zabezpieczyć, bo po pralginie, po pierwsze, nie wiem, czy wtedy nie dostałam tej wysypki, bo wtedy pralginę wziąłam, kiedy mnie tak obsypało i miałam tę pokrzywkę pokarmową i nie wiem właśnie, czy przez jabłko, czy bo wtedy zjadłam jabłko i wziąłam pralginę, czy nie wiem, o co tutaj chodzi, więc mówię, lepiej wolę te Solpadeine Max, ponieważ są bezpieczniejsze dla mnie, już sprawdzone, nie chcę pralginy, bo pralgina to jest w ogóle mocna też. Chociaż to też jest dziadostwo, wiadomo, ale pomaga mi na ból głowy. I wzięłam właśnie na takie punktowe syfy, że tak powiem brzydko, taki Maxi Biotic, to jest taki z antybiotykiem, ale taką saszetkę, ona kosztuje gdzieś złoty i coś tylko. Pani powiedziała, że mogę sobie wypróbować, bo ja już kupiłam sobie jeden taki z antybiotykiem, ale nie pomagał coś. Ja w ogóle bardzo lubiłam ten taki krem, właśnie, nie mam go tutaj przy sobie, Acni Derm, coś tam, nie wiem. Jak mi się też przypomni, to też wam tutaj napiszę nazwę. On jest bardzo fajny, tylko ona powiedziała mi, ta pani, że farmaceutka, że on po prostu taki jest bardziej do wysuszenia. Nie żeby, wiecie, leczyć, tak jak z antybiotykiem, tylko żeby je trochę wysuszyć, wyciszyć jakby, nie? Wysuszyć, no nie wiem. I 20 parę złotych, więc mówię na razie, o nie, 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 trzeba troszkę oszczędzać, tym bardziej, że idą święta, więc na razie, mówię, wezmę na próbę tutaj taką saszetkę za złoty i coś i wypróbuję ją sobie. Dobra, to nic, to ja kończę, nie wiem, czy z wami się jeszcze dzisiaj połączę, bo jeszcze dzisiaj nawet i gości mam mieć, także wiecie, no, dzisiaj jest naprawdę taki dzień jakiś narwany, na szybko, 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 że masakra. Dzisiaj w ogóle z rana była sama mgła. Ja mówię, kurczę, nie, no taka mgła, jak ja teraz pojadę samochodem i w ogóle, ale opadła na szczęście, więc no, jeszcze muszę iść do biblioteki zwrócić książki, bo słuchajcie, tu sobie mam, czekajcie, zobaczcie, mam do zwrotu książek. Boże,
Ja tak nie lubię przetrzymywać, wiecie, książek. Nie mam tyle do zwrotu. Nie wiem, muszę zadzwonić dzisiaj, do której jest czynna biblioteka, bo jak będzie do godziny 18, to jeszcze zdążę zwrócić. A jak do godziny 16, to nie dam rady. Więc dobra, kończę, już nie gadam. Do zobaczonka później. Pa, pa! Amry w akcji. Ojeju, jeju, jeju. Ojeju, jeju, jeju, jeju. Ojeju, jeju. Ojeju, jeju, jeju, jeju. A ty, ty, ty. 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 A ty, ty. Zaraz się złapię. Zaraz się złapię. Zaraz się złapię. Zaraz złapię cię. No zaraz się złapię. Idziemy. Ty łobuzie mały. Ty mały łobuzie, ty. Ty mały łobuzie, ty. Idziemy. Chodź, chodź, łapusie. Chodź, chodź. No i moi kochani, jednak jestem jeszcze. Jestem jeszcze, muszę przygotować właśnie obiad, później znowu wyjeżdżam, także no, goście jednak do mnie nie przybyli, przepraszali mnie, ale no niestety nie mieli czasu, także nie tylko ja jestem zagoniona, jak widać dzisiaj. Byłam też od razu u siebie tam w banku, żeby zrobić tę aplikację Blik, ponieważ nie możecie się ze mnie śmiać, ponieważ... Ja w ogóle nie wiedziałam, jak to zrobić, mam sama. I pamiętam, kiedyś kurier, nawet wam opowiadałam, kiedyś kurier do mnie przyszedł i po prostu tam niby pisał w SMS-ie, że można płacić też kartą, nie? A ja gotówki nie miałam przy sobie. Bo zazwyczaj, no, nie mam gotówki. Jak już to tam z 20 zł, góra 50 zł. No i myślałam, że mogę zapłacić kartą. I wtedy byłam chora, pamiętam, taka przeziębiona, źle się czułam. A on mówi, kartą nie można płacić. Ja mówię, no przecież pisze w SMS-ie, że można. A on, no tak piszą, a jednak nie mogą, nie można płacić. Jedynie jak pani chce, to blikiem. Ja mówię, proszę pana, ja nie jestem taka komputerowa, że tak powiem. Nie znam się na tym, więc no niestety musiałam, kazał mi zasuwać. Zobaczcie, jaki ham. Kazał mi zasuwać, mimo że powiedziałam, że jestem przeziębiona, czy by mógł na przykład, nie wiem, przyjechać troszkę później, czy jutro na przykład, żebyśmy się umówili, nawet by mu dała na piwo. No to nie, no i musiałam zasuwać przeziębiona do bankomatu. Dobrze, że bankomat mam koło siebie blisko. Zresztą ja naprawdę mówiłam, bardzo dobra lokalizacja, jeżeli chodzi o to mieszkanie, bo wszystko wokoło mam siebie. I zawsze moja mama mi zazdrości, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, bo mówi, ty to po prostu, ty to po prostu, co? Masz wszystko koło siebie. Dobra, moi kochani, jeszcze do tej biblioteki nie dzwoniłam, do której jest czynna, bo jak będzie do 18, no to jeszcze do biblioteki muszę zasuwać, chociaż mam też blisko bibliotekę, też. I pokażę wam, co kupiłam, tylko jednej rzeczy nie wzięłam. Bo kupiłam sobie jeszcze biżuterię. Ale kupiłam to tak w takich sklepikach koło siebie, nie? Więc takie oto ciepłe skarpeciochy, bo ja muszę mieć ciepłe skarpety, więc one są takie w środku i one kosztowały 5 zł. Ja mam rozmiar 39×42. To są jakieś bambusowe, idealnie przylega do stopy, wysoka odporność na ścieranie, niby jakieś takie, że nieuciskowe nawet są. Takie zwykłe czarne skarpety, grube, ciepłe. I kupiłam sobie czapeczkę z tych, można powiedzieć, z alpaki. To jest takie tworzywo właśnie alpakowe. Taka, że tutaj ma takie, o widzicie, fajnie takie, o, takie kółeczko srebrne, taką biżuterię, o. I to jest takie, tylko że nie mogę na przykład tego całkiem odwinąć, bo jest zaszyte. 38
zł mnie to kosztowało, ta czapka. No i myślę, że dobrze w niej wyglądam. Czekajcie, zaraz mam. No tutaj wiadomo, no głupio zawsze w kamerze wyglądam. O. Także i do koczka tutaj będzie mi pasowała ona, i zarówno do rozpuszczonych włosów, i ona jest taka, widzicie, mam nadzieję, że to widać dobrze. Ona jest taka, taka już, taka i ciepła, i milusia, nie gryząca, i taka elegancka bardziej. Ale to wiecie, to muszą też być włosy tutaj zrobione i wiecie, no też jakieś kurtka, nie, szal, to wtedy lepiej, o wiele lepiej to wygląda. Także jedną, jedyną udało mi się taką uchwycić właśnie czarną. Bardzo mi się podoba, także widzicie, w takich sklepikach, a można fajne rzeczy też uchwycić, znaleźć, a nie tylko w tych, wiecie, sieciówkach, bo czasami to już mam dosyć tych sieciówek, jak widzę jeszcze, że ktoś ma to samo, co ja, to mnie denerwuje. Dobra, i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, tylko muszę po nią iść, bo mam w torebce, co jeszcze kupiłam, zaraz wracam. No i kupiłam sobie jeszcze w takim sklepie też koło mnie, gdzie są ciuchy, biżuteria, czapki, takie różne też dodatki, i kupiłam sobie koła. Powiem Wam, że mnie wzięło znowu na koła. Tak jak kiedyś uwielbiałam nosić za czasów nastoletnich takich, jak byłam nastolatką czy na studiach, to uwielbiałam nosić takie duże nawet koła. Duże, średnie. Małych tak nawet nie nosiłam. Teraz bardziej mnie wzięło na takie mniejsze kolczyki, tak jak na przykład te mam też. O, ale powiem Wam, że to były kupowane w C&A-u i powiem Wam tak, teraz mnie znowu wzięło coś na koła takie większe, srebrne, nie wiem, na okres właśnie jakiś jesienno-zimowy zawsze mi idzie na biżuterię taką srebrną, a latem bardziej na biżuterię złotą. No nie wiem dlaczego, ja w ogóle jestem taka zmienna, więc wiecie. Więc takie koła, one nie są takie aż duże, bo były jeszcze większe, czyli one są takie. Jaką one mają średnicę, to Wam teraz tutaj nie powiem, bo nawet chyba miarki nie mam. Takie zapinane, o. Tak, i one kosztowały, tak widzicie, 15 zł. Czekajcie, czy ja mam tu jakąś miarkę? Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Powinna mieć, ponieważ jest tutaj pokój taki trochę biurowy, więc powinno być, ale znalazł mojego męża, to mi poprzykładał wszystko i nie znajdę linijki. Także czekajcie, czekajcie cierpliwie. Zaraz szukam, szukam, a jak nie znajdę, to chyba mojego męża rozszarpię za chwilę. Dobra, czekajcie, taką miarę znalazłam jakąś. Zaraz Wam powiem, średnica 5, nie, tak, nie, 5, prawie 5, nie wiedziałam, myślałam, że mniej, ale ma prawie, no piątka będzie, no prawie 5 takie, no, także, no ja lubię takie. Ja lubię, wiecie, takie koła większe, były jeszcze większe, ale one będą mi wtedy przeszkadzać przy noszeniu szali, tego wszystkiego. W ogóle choruję na takie grubsze koła, takie wiecie, większe od tych, co mam, ale o takiej grubości jak właśnie te, tylko żeby były większe. Gdzieś, żeby miały, no nie wiem, no nie wiem, no żeby były takie większe po prostu. Może gdzieś tam znajdę. Jedne widziałam na Facebooku, jakiś profil był z biżuterią, i tam widziałam te koła, tylko one 3 dychy kosztowały plus koszt przesyłki, mówię nie, na razie nie, no więc może w końcu kiedyś uchwycę, może tańsze jakieś gdzieś, może mi się poszczęści. Dobra, to ja będę kończyć, idę jeszcze przygotować szybko obiad, mamy w 11:30 i później wyjeżdżam, ponieważ muszę coś ważnego załatwić i nie będzie mnie przez godzinę więcej. Także mężowi już zapowiedziałam też, że dzisiaj jest taki dzień zwariowany, taki zalatany, że przygotuję obiad i powiedziałam mężowi właśnie, że albo zje wcześniej, szybciej ode mnie, bo wcześniej wróci z pracy, zanim ja wrócę to, co ja mam załatwić. Także widzicie, my się mijamy, także u nas, ty wiecie, śniadania czy coś to odpadają. Nawet w weekendy teraz widzę, bo tak się zrobiło, że teraz w weekendy nawet jedna osoba pracuje.
sobotę. Także no, powiedziałam mu, że albo sobie wstawi je i po prostu sobie zje beze mnie, albo poczeka, aż wróci jego żona. No, ale powiedział, że poczeka, więc no. A dzisiaj jeszcze jest mecz koszykówki, także ja w ogóle do męża napisałam, czy pojedziemy dzisiaj na zakupy razem po pracy? To otrzymam SMS-a. Ale o 17:30 grają nasi w kosza. Możemy jechać po koszykówce? A wiecie, taki mecz koszykówki troszkę trwa. No, z godziny, półtorej do dwóch, zależy jak oni tam grają. Także fajnie. A jutro do pracy w sobotę. Także no, bo cię nagrywam, jest piątek. Także widzicie, taka sytuacja u mnie dzisiaj. Na szybko, więc myślę, że już dzisiaj się z wami nie połączę. Już chyba nie, chyba żebym nie wiadomo, co tutaj miała wam do pokazania. To tak, ale nie mam nic takiego do pokazania. Dobra, kończę. Mam nadzieję, że w miarę wam się ten filmik podobał. Taki chaotyczny trochę, ale taki jest normalny, taki wiecie, swojski ten filmik, taki no naturalny, taki no po prostu życiowy. No życie, życie, życie. Wiadomo, że każdy z nas się spieszy, jest w biegu, a chciałam wam to nagrać, żeby to wam coś tutaj pokazać. Mam nadzieję, że filmik w miarę wam się właśnie podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do łapek w górę. Mogą być też w dół, jeżeli wam się nie podobał. No i co jeszcze? I zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będę przeszczęśliwa, naprawdę. I dziękuję nowo przybyłym i moim starym, że tak powiem w cudzysłowie, widzom, którzy jesteście ze mną. No i dziękuję właśnie też nowo przybyłym. Także trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczonka, do usłyszonka. Buziaczki dla was. Pa, pa!